Hej wszystkim, tu Martyna. Dziś zrobimy ciasteczka w dwóch super wariantach smakowych. Planowałam zrobić tylko jeden rodzaj ciasteczek, ale w bardzo prosty sposób możemy przygotować również inne smaki. Na jakie smaki się zdecydowałam? Przekonacie się o tym, oglądając ten film do końca. A, i chcę Wam coś jeszcze powiedzieć. Właśnie ruszyłam z profilem na Patronite. Także jeśli lubicie naturalnie słodko i chcecie mnie wesprzeć w tym, co dla Was robię, to koniecznie kliknijcie w pierwszy link w opisie filmu. A słowem wyjaśnienia. Patronite to platforma dla blogerów i twórców w internecie, gdzie ludzie mogą ich wspierać. Także kliknijcie w pierwszy link w opisie filmu i zobaczcie, co wyjątkowego dla Was przygotowałam. A teraz przejdźmy już do przepisu. Dzisiejsze ciasteczka zacznijmy od przygotowania najpierw składników suchych. Na pierwszy ogień idzie baza naszych ciasteczek, czyli mąka migdałowa. Do niej dodam jeszcze skrobię ziemniaczaną, którą możecie zastąpić dowolnym rodzajem skrobi. Może być to skrobia kukurydziana czy skrobia z tapioki. A do tego jeszcze mąka ryżowa. No i na sam koniec jeszcze szczypta soli. I wystarczy, że wszystkie składniki razem dokładnie wymieszamy. Tak jak wspominałam we wstępie, dzisiejsze ciasteczka możemy przygotować w różnych wariantach smakowych i ja się na taką ewentualność właśnie przygotowałam i mam tutaj jeszcze odrobinę kakao i skrobi ziemniaczanej, więc przygotujemy ciasteczka oczywiście o smaku kakaowym oraz takie klasyczne z lekką nutą waniliową. Dlatego te sypkie składniki podzielę sobie teraz na mniej więcej dwie równe części, żeby przygotować właśnie dwa warianty smakowe naszych ciasteczek kruchych. Oczywiście teraz robię to nieco na oko, ale dokładne proporcje znajdziecie w przepisie na blogu. Ok, i teraz do obu misek dodam pozostałe składniki, czyli w jednej ląduje kakao, a w drugiej skrobia ziemniaczana. I teraz obie zawartości miseczek wymieszam jeszcze raz. Składniki suche mamy już gotowe, więc pora dodać składniki mokre. I najpierw dodam tutaj pokrojone w kostkę zimne masło. Połowa oczywiście wyląduje w misce na ciasteczka waniliowe, a druga połowa w misce ze składnikami na ciasteczka kakaowe. A słodyczy naszym ciasteczkom nada oczywiście miód, który w wersji wegańskiej możecie zastąpić na przykład syropem daktylowym lub syropem klonowym. I oczywiście dodaję taką samą ilość miodu i pozostałych składników do obu miseczek. I na sam koniec dodam odrobinę ekstraktu waniliowego. I teraz na sam koniec nie pozostaje nam nic innego, jak dobrze wyrobić masę na nasze kruche ciasteczka. Możecie to zrobić albo przy użyciu miksera, albo robota kuchennego, albo nieco się pobrudzić i dobrze wyrobić to ciasto dłońmi. Także bierzemy się do roboty. Kilka minut wyrabiania masy na ciasteczka w dłoniach i masa waniliowa oraz masa kakaowa są gotowe. Idealna masa na ciasteczka powinna być nieco plastyczna, nie powinna być zbyt sucha i na pewno nie powinna kruszyć się w dłoniach. Jeśli w Waszym przypadku ta masa jest właśnie nieco sucha, to dodajcie odrobinę więcej masła. A jeśli jest zbyt wilgotna, to dodajcie odrobinę skrobi lub mąki ryżowej lub innego składnika suchego. No a teraz wstawię tę masę na ciasteczka do lodówki, tak na 20-30 minut, żeby ta masa nieco się schłodziła, a po tym czasie do Was wrócę i weźmiemy się za wykrawanie ciasteczek. Nasza masa jest już schłodzona, więc możemy wziąć się za formowanie ciasteczek. I tutaj mamy kilka różnych możliwości. Możemy ją oczywiście rozwałkować przy użyciu wałka, a następnie wykrawać dowolnego kształtu ciasteczka. Albo możemy je na przykład nabierać przy użyciu łyżki, formować w kuleczki, spłaszczać w dłoniach, albo przy użyciu takiej oto dociskarki. Tutaj macie pełną dowolność. No to co? Bierzemy się do pracy.
I tak prezentują się już uformowane ciasteczka o smaku kakaowym i waniliowym. Teraz wstawię je do piekarnika nagrzanego do 170 stopni na jakieś 6 do 8 minut i będę obserwować, aż ciasteczka ładnie się upieką i lekko zarumienią. Także wracam do Was już z gotowymi i upieczonymi ciasteczkami. I tak właśnie prezentują się już świeżo upieczone ciasteczka o smaku kakaowym i waniliowym. Jeszcze gorące, ale gdy nieco przestygną, staną się bardziej kruche i będą gotowe do jedzenia. Jeśli jesteście ciekawi jeszcze innych wariantów smakowych na te ciasteczka, to koniecznie odwiedźcie moją stronę, gdzie znajdziecie pozostałe przepisy. A już za tydzień pokażę Wam pomysł na to, jak wykorzystać właśnie te ciasteczka w innym deserze, inspirowanym znanym i popularnym ciastem, które uwielbiane jest przez wiele osób. Do zobaczenia!